Dolatujesz, Andrzej, dolatujesz. Czekaj, tylko się zająłem, bo tu film wysyłałem. Krzysztofa, przed chwilą tu z Krzysztofem rozmawiałem z Pabianic, Papatango 09, ale poszło już. Dolatujesz pięknie. Zagadaj, to ci powiem, jaki raport. Andrzej, co ty mówisz? 2 lata myśmy już nie rozmawiali ze sobą? Niemożliwe. Andrzej, powiem ci, nie ma sygnału dużego od ciebie, ale modulacyjnie idzie pięknie. Ostra, klarowna modulacja, także idzie to fantastycznie. Sygnał dzisiaj jakoś tak niezaciekawy jest z Polski, ale to wiesz, nieistotny jest sygnał, nie? Czasem tak jest, że w ogóle nie ma tego sygnału, ale modulacja idzie bardzo dobrze. No i dzisiaj właśnie tak jest. Często tak mam, że nie ma tego sygnału. Na szczęście mam ciszę tutaj na radiu, nie mam zakłóceń, no i powiem ci, takie najsłabsze sygnały wyłapuję, a od ciebie idzie naprawdę to fajnie. Gdzie to można by ci ten film ewentualnie wysłać? Powiedz, gdzieś tam na jakiejś grupie jesteś, over? Nie, mogę. Co mi tam, to nie ma problemu. Czekaj, to tylko. Dobra, no to słuchaj, wstawimy na YouTube'a, bo tak już ostatnio tak zaniedbałem tego swojego YouTube'a i po prostu nie wstawiam tych filmów. Ale no to jak tak, no to proszę się przedstawić pełnym swoim tym i będzie film na YouTubie dzisiaj. No pięknie ty mnie tam odbierasz, pięknie. Ja, wiesz co, nie wiem z jakiej mocy ty jesteś, ale pewnie z mniejszej, tyle co z radia. Ja tu mam troszeczkę więcej mocy teraz w tym momencie i dlatego tam pewnie mnie lepiej odbierasz. Mam wyłączony swój sterownik, nie wiem jak antena jest moja tak naprawdę ustawiona kierunkowa, ale podejrzewam, że chyba raczej na Polskę będzie. Za chwilę to zobaczę, Andrzej, ale nieważne, doleciałeś tutaj wszystko. Na YouTubie będzie film, także będziesz mógł sobie to obejrzeć. Kurde, 2 lata, obyśmy się za 2 lata nie słyszeli, tylko wcześniej, Andrzej, proszę. Ucieka. Andrzej, nie będę przedłużał, bo zaczynasz mi uciekać i to bardzo szybko. Słuchaj, podpisuję film na YouTubie Andrzej Kobylnica i za chwileczkę będzie do wglądu, ok? Doleciało? Doleciało, ja ciebie odbieram cały czas, wiesz co? O, wracam. Tak, z patyka jest różnie. Ja mam tą antenę w Polsce też taką, wiesz, taka, zamotałem się. Wakacyjna moja antena, o. Serio Game Master to jest taka moja wakacyjna antena, wywalam ją tam często na dach. Znaczy nie często, jak mi się chce, nie? No to nie jest to, tam wiesz, co jakaś tam aluminiowa z przeciwwagami. Niby chodzi, ale to nie jest to, nie? Ale jak są dobre warunki, to nie ma znaczenia i z każdej można porozmawiać.
Tutaj też taka antena była kiedyś i też rozmawiałem, tylko może propagacja była też silniejsza, nie? Bo te początki, jak tu byłem, 2013-14, to propagacja naprawdę była mocna, nie? No, także tak to wygląda. Andrzej, za chwileczkę wstawiam film, bo już ma 5 minut ponad, ale to nie ma problemu, wszystko pójdzie. Internet mam bardzo szybki, także nim się obejrzysz, film będzie do wglądu na YouTubie. Proszę do Ciebie. To znaczy jestem najczęściej na 80 metrach, ale ostatnio to tak też rzadko, tam zaniedbałem te pasma wszystkie, wiesz, bo jej propagacja nie jest za ciekawa tam, nie, tu ode mnie, żeby z Polską pogadać, no to muszą być fajne warunki, nie, bo tak to jest męczarnia, jak nie ma za ciekawie, to wiesz jak jest, nie, ale jestem przeważnie na 80 metrach, jak już, nie, no i na cyfrowym, ale ty pewnie się w cyfrówki nie bawisz, w D-Stary i tak dalej, jeszcze powiedz mi. Czy ty się bawisz w cyfrowe łączności, w D-Star? Okej, Andrzej, zaczynasz mi uciekać. Kończymy, bo za chwilę nawet się nie pożegnamy. Trzymaj się. Następnym razem, jak mnie usłyszysz, oczywiście zagaduj. Mam nadzieję, że jeszcze sobie pogadamy w tym roku nie raz. Wszystkiego dobrego, zdrówka życzę. Oczywiście dziękuję za łączność. Zdrówka dla całej familii. I do następnych spotkań, Andrzej. Doleciało? Wszystkiego dobrego, Andrzej. Wszystko odebrałem. Trzymaj się. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za łączność.